No i to wszystko. A jakże to wszystko? Właśnie. A jakże to wszystko? Ale ja już z państwem się pożegnałem, przepraszam. To się przywitasz jeszcze raz. Tak. Proszę? To się przywitasz jeszcze raz. Proszę państwa, no cóż, będę musiał to przeżyć. Muszę się przygotować. Proszę bardzo. Usiądę do fortepianu. Może. Może nie. Może tak. Co tu się dzieje? Szanowni państwo! Usiądź sobie, łaskawco. Przygotowywałem się do tego numeru 62 lata. Będzie to numer mrożący krew w żyłach. Osoby, które są wrażliwe, proszę o zasłonięcie oczu i zamknięcie uszu. Matki niech trzymają dziecka za rękę, a osoby chore na serce lepiej niech opuszczą. Znacie państwo balladę o Wiśniewskiej? Znacie. Ja nie będę śpiewał dzisiaj o Wiśniewskiej. Tak jak powiedziałem, wykonam dzisiaj pewien numer, na który przygotowałem się 62 lata, ale przy 58 latach twoich, cóż to jest? Będzie to ballada o Filipie z Konopi. Tekst mój, oprawca muzyczny Piotr Kubacki. Maestro? Skarbiński, koło Mark Polo, jest taki jeden przybytek, gdzie w jeden czwartek, przeważnie czwartek, występy daje Filipek. Zaprasza gości, sławnych i znanych, co chętnie występ tu dają, dla publiczności bywa łaskawy, bo oni power mu dają. Kiedy wychodzi Filip na scenę, to wszyscy milkną zaklęci, a on wygłasza swoje dowcipy i wszyscy są niebowdzięci. Śpiewa razem z Marleną, takim jednym mydełku, które tak bardzo pieni, kiedy się kąpiesz wśród dełku. Ma język cięty trochę na władzę, która nam daje popalić. Lubi to robić w rękawiczkach, żeby nikogo nie zrazić. Mówili baby, mówili chłopy, że jest to Filip z Konopi. A jeśli jemu ktoś zbyt podskoczy, niech by się przepraszam. Żyj nam Filipie 100 lat i dłużej, i zawsze tryskaj humorem, bo gdyby ciebie tutaj zabrakło, gdyby nie przyszedł wieczorem. I to już koniec mojej ballady, bo kończą mi się konopie. Filip jest taki, że jak podskoczę, zawsze mi tekstem dokopię. Powiedziałem, że osoby wrażliwe powinny wyjść. Filipie, to nie wszystko jeszcze dla ciebie. No Mecyje, no zaśpiewałem, no Mecyje. A ja nie jestem wrażliwa i dlatego przyszłam. No i dobrze. Filipie, to jest serce, abyś był tak słodki i tak twardy jak to serce. I to jest prawdziwy Filip, który wyskoczył nam z konopi. Żeby nie był tak stary jak ten pierwszy, prawda?
To było tylko raz na 62 lata. Więcej nie będę śpiewał.